No chyba, Darek, troszeczkę ochłonęliśmy w przerwie po tym, co się wydarzyło w pierwszej serii, ale chyba taki jednak zadra w sercu zostaje, co? Tak, no nie ma co ukrywać. Ciężko będzie to oglądać i komentować. Ciężko, ból. Ból pozostaje, ból i smutek. No ale cóż, delektujmy się tym, co nam tutaj ten los jednak przygotował, bo jednak no, ktoś musi tym sterować. Ktoś tam na górze siedzi i myśli, co zrobić, aby ta rywalizacja była na najwyższym poziomie. 8 nacji nam będzie walczyć, z tym, że o medale, no to bądźmy szczerzy, chociaż no wiadomo, na takim obiekcie jeden skok może sporo zmienić, ale raczej... Co zresztą widzieliśmy. Tak, ale raczej do miejsca 5. Włochy, Norwegia, Słowenia, Dania, Finlandia. Włochy w tym gronie, to dla ciebie sensacja, niespodzianka, normalne, jakbyś to określił? Coś między niespodzianką a sensacją. Niespodzianka na pewno, może sensacja to zbyt duże słowo. No to zobaczymy. Drodzy Państwo, życzymy Państwu przyjemnego oglądania. No i miejmy nadzieję, że mimo braku Polaków będzie się działo bardzo dużo. Daniła Prewalski, ten, który tak pięknie rozpoczął Rosjanom. No i równie dobrze chyba rozpocznie w tej serii. No jednak nie. No jednak nie. Ale Rosjanie, oni nie muszą, oni już mogą. Oni chyba zrobili to, co mieli zrobić, bo w tym sezonie ani razu w drugiej serii nie byli, a na Mistrzostwach Świata są w czołowej 8 ekip latających na nartach. To jest wielki sukces. I myślę, na pewno że... będą mieli powód do świętowania. Tak, to powód do świętowania. Do świętowania będzie, no jak to w jednym ze sketchów kabaretu Anim Rubru, świętowano święto, jak dobrze powiem, taka czerwonego balonika i na pytanie, co to jest za święto, co świętują wtedy Rosjanie, odpowiedź była: nic, to jest sztucznie wymyślone święto, by móc się napić alkoholu. Więc jeżeli można świętować z okazji Dnia Czerwonego Balonika, no to myślę, że dzisiaj okazja będzie dużo, dużo większa. Tak, albo po polsku po prostu imieniny Ani. Ani moje, ani twoje. Tak jest. Matthew Miron Blynowy. Katarczycy zaskoczyli na treningach ani razu w 8, a na konkurs w Spiącie jednak potrafili. Blynowy. No i Blynowy też się spiął. Spiął i to bardzo dobrze się spiął. I poprawia się. 200 metrów. 200 metrów na koniec. Wydaje się, że... Tak, to jest taka, po prostu, taka zwykła środa. To zwykła środa jak każdy inny dzień. 971,6. Katarczycy gdzieś tam tym... No, ale tu się nie zgodzę. Środa z rękawem to zawsze jest niezwykła środa. A, tak. Tak, tak. Choć wiesz, dla Rosjan skoki z MKP-owskie to jest jednak taki dodatkowy tylko powód, żeby móc zrobić to, co lubią robić. No tak, ale na przykład mówię też o sobie, bo... Nie zawsze w środę się chodzi do rano do pracy. No tak. No i Włosi. Arturo Isidoro Ferrari. 189 metrów. Jeżeli oni jeszcze chcą powalczyć o medal, no to Ferrari musi dołożyć. Tu nie ma nawet innej opcji, nie ma dyskusji. Albo dokłada, albo po robocie. Ferrari. No i tak na zbliżonym poziomie będzie. No i dołoży. To 5-6 metrów. 5,5. Radar w oczach. Czyli co, 5,5 metra, oceniamy go pozytywnie? Jak najbardziej. Wydawał się najsłabszy, no i był najsłabszy, aczkolwiek my chcielibyśmy, żeby nasz najsłabszy tak skakał. No bo nas było 147,5, ale zapomnijmy o tym. I już to były 3 skoki na przystawkę, a już teraz walka o medale. Giga Nakota! 214 skoczył w serii pierwszej. Ale to im popsuł, bo tak naprawdę mogło być rewelacyjnie. Teraz Nakota. Powinna być podobna odległość. Giga Nakota. I oj, będzie bardzo podobna. Troszkę krócej, tak. 212 metrów. Niziutkie noty. 18,5 i 18. Można było się spodziewać troszeczkę więcej. No niemniej jednak wydaje mi się, że Giga Nakota swój jakiś tam zapisany plan wypełni. No i ten 24-latek może być z siebie w miarę przynajmniej zadowolony. Dla niego mistrzostwa się zakończyły, no i teraz gdzieś tam na dole będzie drżał, póki i co jest... patrzył na zmagania kolegów. Tak, i patrzył na zmagania kolegów, póki co jest sam, więc pewnie będzie ciężko, ale gdy będzie pędkostnik, Kelhar i na koniec Debilak, wszystko będzie wyglądało inaczej. Sami Menele! Finowie przed przeogromną szansą. Nie byli oczywiście złotymi medalistami igrzysk mistrzostw świata w lotach. Taki sukces mieli tylko Słoweńcy. Teraz Menele. No i on się też zdecydowanie poprawi. Albo i nie. Oj, no i robi nam się tutaj dramaturgia. I robi nam się niesamowita dramaturgia.
bo nie dość, że Menele się nie poprawił, to kończy z upadkiem. Rozpoczął tak jak tamtą serię, rozpoczął Norwegom Branner Jedberkow. No. No i teraz odrobią Słoweńcy. Słoweńcy nadrabiają i Darek zaczyna nam ta rywalizacja nabierać rumieńców, ale podejście do lądowania fatalne. Sami to trzeba było lądować na dwie nogi. Zdecydowanie. Nic tam się nie stało. To jest najważniejsze, że nic się nie stało, bo jednak zdrowie jest najważniejsze. Ale nie wiem, czy ze mną zgodził, sami Menele, nawet by zgodził się na jakiś delikatny... Ja tak jeszcze odniosę się do czatu na chwileczkę. Dominik Witkowski, okej, łapa w dół, ale słownik kolego do góry. I Rogdenotantor Kormoran. Drodzy Państwo, srebrny medalista. I on teraz będzie ciągnął ten wózek duński. Tylko na jaką odległość go dociągnie? No i to jest ważny skok. Niesamowicie ważny. Wysoko. No nie jest to powalająca odległość, ale jest najdalej jak na razie. No jednak 10 metrów stracił Dantor Kormoran i to wszystko się układa dla kogo? Dla Norwegów. Z tym, że u nich teraz będzie skakać domu najsłabszy. Eivind Branner Jedberkow, Andrew Kolekcjoner, dziękujemy Tobie bardzo i zostań z nami. A za łapę w dół również dziękujemy, bo łapa w dół również zwiększa nasz zasięg. Dziękujemy bardzo. Eivind Branner Jedberkow. Błyskawicznie nam mija ta druga seria. Oj, spóźnił. Ale walczy. No i powalczy. No i proszę, i powalczył. 216 w serii pierwszej. I na trzecie wskakują Norwegowie. I wskakują. 3,5 metra dalej niż w serii pierwszej. No ja myślę, że tam Espen Bredesen, Darek, znowu się odniosę do ciebie. Powiedz mi, no ja nie miałem okazji przeżywać tego, ale co mówi trener, kiedy pierwsza połowa meczu była zdecydowanie nieudana? Nawiążmy do tego. Zdecydowanie nieudana, a potencjał jest wielki. Co trener może powiedzieć wtedy zawodnikom? Szczerze, to zależy tylko i wyłącznie od charakteru trenera. Niektórzy trenerzy po prostu, no tak brzydko mówiąc, krzyczą, drą się na zawodników, co nie ma nic wspólnego z pozytywną motywacją, a niektórzy trenerzy po prostu motywują. Było dobrze, będzie jeszcze lepiej, chłopaki, potrafimy. Mhm. Nie wiem, co mógł powiedzieć trener Bredesen. No, znając jego charakter, to postawiłbym bardziej na tę opcję numer 2. Też mi się tak wydaje. 1021,6. Norwegia wskakuje na pozycję medalową, ale to na pewno nie jest to, ale strata do Słoweńców. To już tylko 3,4. A Finowie do Norwegów 0,6 punktu. A Duńczycy póki co odjeżdżają. Co to będzie za sytuacja, kiedy Duńczycy zdobędą złoty medal, drodzy Państwo. To będzie cały sezon, może Duńczykom nie był jakiś rewelacyjny, nie był wielki. Nie był to sezon, dla którego można by stawiać jakieś monumenty. Ale jeżeli zdobędą tutaj mistrzostwo, to myślę, że trener Frank Matt i cała ekipa będzie duszona na rękach tutaj z Planicy aż do samej Kopenhagi, gdzie mieści się siedziba związku i klub SK Matt Kopenhagan. Jeszcze Thorsten Klosensleiter, poczekaj, no Niemcy teoretycznie też jeszcze mogą dogonić. Zapomniałem o tych Niemcach. No zobaczmy, a Klosensleiter może tutaj też odpalić, zobaczmy, bo tu może być ciekawie. No i proszę bardzo, Klosensleiter! Co nam tutaj wyczynia Niemiec, ależ druga seria! 226 metrów, to był wyborny Darek skok. Przepiękny skok, poprawił się, był najlepszy chyba w tej turze skoczków, tak. No i rok miał 218,5. Ależ nam się zacznie dziać tutaj. Ja to już czekam, może nie na tyle druga, ale trzecia, czwarta seria. Ajajajajaj. Zapowiada się to naprawdę obiecująco. No Niemcy może jeszcze gdzieś tam z tych tylnych rzędów, gdzieś tak powolutku chcą się wysunąć gdzieś na to czoło. No kiedyś mieliśmy takiego fantastycznego 800-metrowca Pawła Czapiewskiego, który zawsze rozpoczynał biegi gdzieś tam z tyłu, tak, chował się. A gdy nadchodził ten moment kulminacyjny, on nagle wyskakiwał jak ten przysłowiowy Filip z Konopi. Pamiętam jak dzisiaj bodajże to były, tylko nie pamiętam, Mistrzostwa Świata albo Mistrzostwa Europy w Brukseli. Aha. Jeśli dobrze pamiętam, i tam w ciągu ostatnich 150-100 metrów odrobił 6 pozycji i wywalczył srebro. No właśnie. Także, no tutaj Niemcy, może tak w stylu Pawła, zobaczymy. Zobaczymy. Dokładnie tak. Póki co Klosensleiter jest drugim zawodnikiem. 32,3 punktu.
To jest jeszcze wszystko do dobienia. Jeden daleki skok i to się wszystko obraca. Włosi na pozycji szóstej, Niemcy ich wyprzedzili, co można było się w sumie tego spodziewać. Chociaż jeszcze Kitara Lidenthal, Mendieta, Crisetti, wszystko jest możliwe. Warfołomiej Palasek rozpoczyna drugą turę. Duńczycy póki co prowadzą, a Słowenia, Finlandia, Norwegia, różnice iluzoryczne. Palasek. No i on też musi się poprawić. On w pierwszej serii był najsłabszy z Rosjan. Poprawi się chyba. Oj, nieznacznie. Nieznacznie, ale jest. Ale 178,5. Brzydkie to lądowanie. 16. Nawet pan Mateja Kożyć, pan sędzia gospodarz, daje 15,5 punktu. Ale mimo wszystko Warfołomieja Palaska trzeba tutaj nagrodzić brawami, bo nie zepsuł Rosjanom. Bo gdyby, wiesz, no gdyby skoczył jednak te pół metra bliżej pierwszej serii, to by nie awansowali. To by nie awansowali, no tak, drodzy państwo. A więc Dania prowadzi, Rosjanie mimo dwóch skoków są za nimi. Katarczycy, Nahed Ali. On w pierwszej serii nieźle. Nieźle. No Katarczycy, powiedzmy sobie szczerze, raczej już oni poza siódmą lokatą nie walczą. Tak, dokładnie. Ale to nie znaczy, że mają skakać słabo. Przyjemność sobie sprawić mogą. No i tak chyba i taką... Podobna próba, 203. 203 też się poprawia. Mateusz tutaj nam bawi się w okmacherkę. Prawdziwy typer. Prawdziwy typer, tak jest. A pomyśl sobie, co by było, gdyby tak... Chociaż w jednym zakładzie bukłacherskim można było typować Ciemka. No to bym wygrał. W końcu może. 1168,7. Katarczycy na czele rywalizacji. Włochy. No i Włosi też. Ważny skok dla Włochów. Arturo Kitara Lidenthal. Też jakby poprawił te 5-10 metrów, no na pewno Crisetti i Mendieta by się nie obrazili, no na nie, kolegę. No nie, nie poprawi, spóźnił. Ale może wiemy, że tutaj walka jest w dzisiejszych zawodach. Są za Katarem. Za Katarem. 193, więc na łeb na szyję. Z 5 na 7 w tym momencie spadają. 1164,9. No i Arturo Kitara Lidenthal chyba najbardziej jednak anonimowy, chociaż rocznik 91, urodzony w Bolzano, więc to też nie jest jakiś młodzian. 27 lat, nie, jeszcze 6, bo 7 skończy, proszę Ciebie, 13 kwietnia, czyli już stosunkowo niedługo, nieco ponad miesiąc. Micha Pętkosnik, drodzy Państwo, Darek, już się zaczyna, 3 skoki na przystawkę, a już teraz czas na 22-latka z miejscowości Celje. Jest Micha Pętkosnik. Już jeden sukces na swoim koncie, zwycięstwo w trzecim, przepraszam, w szóstym pucharze, w siódmym pucharze letnim. No i on w pierwszej serii skoczył daleko i tutaj musi też poprawiać te odległości, albo skakać przynajmniej to samo. I jest! Troszkę krócej, ale 216 metrów. Ale nie psuje, to jest ważne, nie psuje. 216 metrów, 1239,7. Słoweńcy oczywiście są przed Katarem, ale Katar to tutaj w tym konkursie jest troszeczkę jednak inna liga. Słoweńcy czekają na kolejnych. Takim ubogim krewnym. Ubogim krewnym. Teraz Tuomas Jessonen. No i Finowie muszą odrabiać. A Jessonen lotnikiem jest wspaniałym. Jest wspaniałym. 222,5 w serii pierwszej. Jak teraz trafi Jessonen? Dobrze trafił. Ale leci dość nisko. Ale! Proszę bardzo! 226,5 metra. No i coś mi się wydaje, że tym Norwegom to tak lekko dzisiaj nie będzie. A jeszcze Duńczycy, pamiętajmy. A jeszcze Duńczycy, tak. A jeszcze Niemcy gdzieś tam, chociaż no Niemcy... Akurat to oni muszą nadrabiać. Ale jest on kolejny, który swoją pracę wykonał wzorowo. Jedno zwycięstwo w tym sezonie na rozpoczęcie rywalizacji w Kusamo. Przez krótki moment był liderem, potem się trzymał gdzieś w okolicach tego 10 metra. Cały czas to 10. Tak, ale ostatecznie jednak wypadł z niej. No ale myślę, że to mimo wszystko gdzieś do takiej ścisłej 15 skoków MKP-owskich można go zaliczyć. Jak najbardziej, myślę, że tak. Na dwie nogi. Niepewne. Noty słabsze, ale myślę, że zrobił słusznie, bo co by było, gdyby wylądował telemarkiem, a skończył na śniegu.
to wtedy historia by niestety nie potoczyła się korzystnie. Rośnie nam frekwencja, klasycznie w połowie drugiej serii, tak to zawsze jest. No i teraz chyba najważniejszy skok Duńczyków, Njerd Bode-Poldaro. Najsłabszy w ich kadrze, więc jeżeli mają tracić, to teraz. A jeśli mają utrzymywać, to też teraz. Poldaro. No i chyba utrzymają. No i proszę! No i troszkę nawet odrobił Poldaro. No i to samo. 209,5 metra. Oczywiście, Finowie teraz nieco punktów zyskają. Nieco punktów zyskają. Ile to... No ale to jest kolosalna 40 strata. 40 prawie punktów. Prawie 40 punktów. No tak, dokładnie to jest 39,6. Cały czas się utrzymują na trzecim. Blisko, blisko. No i Vistansen pod presją. Vistansen pod presją. Norwegia może nie być mistrzem. Pierwszy skok bardzo słaby jak na niego. Musi skoczyć 256, żeby objąć prowadzenie. No chyba nie jest w stanie tego skoczyć Norweg. Ale jest w stanie na pewno skoczyć daleko. Oj, coś tutaj, jakieś lekkie problemy po wyjściu z progu. Ale skorygował i daleko. Skorygował, ale to nie jest aż tak daleko. No 222,5. Odrobił. Na drugie wskoczył. Są na drugim, ale nie wiem, Darecku, czy to jednak nie jest max. Czy to nie jest max tego, co dzisiaj mogą wyciągnąć Norwegowie. No, Kamel Thomsen i Evenser kontra Matt i Ortensen. W pierwszej serii... No, na papierze dwójka z Norwegii wydaje się dużo mocniejsza. Ale w pierwszej serii lepiej wypadli Duńczycy. Tak, znaczy odległościowo nie. Ale no tam już tak. No tam i tak, no bo wiadomo upadek Kamel Thomsen, no ale przy jakiej odległości? Ale zobacz, na czele trzy flagi. Koalicja, krzyży, Dania, Norwegia, Finlandia. I Skandynawia to zabiera całe show. Tak jest, a teraz Niemcy. Niemcy, no to będzie chyba odpowiedź, czy są w stanie to odrobić. Coś chciałeś przeliczyć, tak? Nie, tak patrzyłem, że Słoweńcy tracą do Finów tylko 1,1 punktu. Ależ tam będzie rywalizacja. A mają jeszcze przecież Debilaka. A tymczasem Kastel. No i on też będzie chciał tutaj troszkę nadrobić. I nieźle, no w porównaniu z pierwszą serią. No, i też myślę, że tutaj taki troszkę nieśmiały ten akcesik zgłaszają Niemcy do walki o medale. I znowu pozycję w górę. Nie, oni byli już na piątym, Ale wydaje się mimo wszystko, Darek, że chyba jednak czwórka będzie nam się liczyć. Słowenia, Finlandia, Norwegia i Dania. Tak liczyliśmy, że może jeszcze Włosi, ale Włosi się zdecydowanie wygrywa. Więc północ Europy, Dania, Norwegia, Finlandia, ale tak to wygląda. No ale już nie, już w sumie Niemcy tracą prawie 40 punktów do czwartych Słoweńców. Ale nie mów hop. No nie mów hop, tak, ale Słoweńcy, tak jak mówiłem, 1,1 punkty tylko do Finów, no i niecałe 33 punkty, przepraszam, do Norwegów. Także tutaj no dużo, bardzo nawet dużo będzie zależało od Kelhara. Bardzo dużo będzie zależało, no ale jednak poprawiali się ci skoczkowie, co skoczyli słabiej. Kastel się poprawił. No i Kelher też musi się poprawić. Tak, nie ma wyjścia już teraz. Drodzy Państwo, Rosjanie, znowu mamy teraz przystaweczki. Nemeszka to wypadł. 182. Równy skok, przyzwoity. W drugiej serii powinno być chyba podobnie. Nawet troszkę lepiej. Nawet troszkę lepiej, punkt kało się mgnięty. 185. Taki, nie wiadomo jak skomentować taki skok przy takich emocjach, taki... No po prostu skoczył. Skoczył sobie, skoczył. Fajny, ale plus... super, może pójdziemy na wódeczkę. Ale zobacz, plus Rosjan jest taki, że nikt tutaj nie zepsuł, a Irkuck skoczył niesamowicie. Czy będzie puchar widzów? No nie, nie w ten sposób chcemy zbierać widownie. Juchu Kutalen. Dziewięć w serii pierwszej, czyli nas nie zachwycił za mocno. No teraz będzie chyba dalej. Oj, będzie zdecydowanie. Będzie zdecydowanie dalej, ale niestety nie ustał. No jakby się przestraszył troszeczkę tej odległości. Zaraz zobaczymy, z wysoka spadał. No chyba się przestraszył. Chyba się przestraszył. Ale noszenie to miał niesamowite.
Spójrzmy na to raz jeszcze, jaka to była wysokość przy podejściu do lądowania. No zdecydowanie zbyt wysoko był w tym powietrzu, żeby lądować. No chyba troszeczkę jednak tutaj w tym momencie rozsądek chciał wziąć górę, ale nie zawsze rozsądek jest najmocniejszą stroną, bo trzeba było jednak jucho troszeczkę podciągnąć w tym skoku i na dwie nogi lądować. No ale cóż poradzić, po fakcie no, wszystko jak się... ryzykował, to mógł iść do końca, szczerze powiedziawszy. Tak, ale wiesz, mówi się tak, kto nie ryzykuje, ten nie je. Ten nie pije szampana. Albo to też, jak najbardziej. Leone Mendieta. W przypadku Rosjan nawet wódeczki. Tak jest, Leone Mendieta, rocznik 95. Spragelato, a więc geny ma. Geny ma Mendieta, no i wygląda to dobrze, wygląda to bardzo dobrze. Mendieta no daje brawo. Radę. Daje radę w tej próbie, zdecydowanie. 10 metrów się poprawił. No i wyszedł przed Katarczyków. 221,5 metra. Naprawdę znakomita próba w jego wykonaniu. No i nie przypadkiem pisano w mediach o tym, że Mendieta i Crisetti to była ta dwójka, która bije się o reprezentowanie kraju z Półwyspu Apenińskiego, postawiono na Crisettiego. No i na początku sezonu pukano się w głowę, co ta federacja zrobiła, to tak im dalej w las, tym Crisetti robił zdecydowanie lepszą robotę. 1387 to jest oczywiście na ten moment pierwsza pozycja dla reprezentacji Włoch. Wyprzedzają Katar, choć przed tą próbą byli za nimi. No ale krótsza odległość do tego upadek no sprawiła. No tak, już zdecydowanie chyba już nie ma o czym marzyć Helveru, tak mi się wydaje przynajmniej. Ziga Helhar. No i Darek, czwarte miejsce. Najgorsze dla sportowca. Helhar będzie chciał to zmienić, ale czy no będzie i... w stanie poprawić się? No i musi być dalej teraz Kelcher, jeśli chcą jeszcze Słoweńcy tutaj o coś walczyć. Poprawi się, no i dużo nie straci, no to wszystko będzie w nogach Debilaka. Wszystko w nogach Debilaka, tak wiemy, że Debilak potrafi odrobić kolosalną przewagę, ale 204 metry to nie jest, mało, to nie mało. Jest aż tak daleko, bo teraz Finowie wystawiają Lasse Kalisena, bo Norwegowie wystawiają Kamel Tofsena. Więc tu, a Duńczycy? Dżomata. No Dżomata akurat z tego wydaje się najsłabszy. No i Duńczycy mają największą przewagę. No mają ten handicap, dokładnie tak. Jest Lasse Kalisen. Zwycięzca 5. Pucharu Mediamont. Zwycięzca 5. Pucharu letniego. 6. przepraszam. Lasse Kalisen. I wygląda to lepiej. Wygląda to znacznie lepiej. Będzie daleko, teraz czy zaryzykuje Telemark? Zaryzykował i przegrywa! I on przez to przegrywa, drodzy państwo! Ale jest przed Słowenią! Jest przed Słowenią! Podniósł się od razu, ale jak się puka w głowę! No cóż, Darek, nie każdy jest jaką Debilakiem, który potrafi ustać na odległości 232,5 metra. I to lądowane Telemarkiem. No cóż, jak śpiewał Marek Grychuta, nie chce tych róż! I Lasse Kalisen tych róż, jakich był Telemark, też nie chciał. No i co? I co? Ale, no zaryzykował, no cóż. No za to go szanujemy, oczywiście. Ale miejsce pierwsze utrzymują, z tym, że Norwegowie. Cieszą się Norwegowie, cieszą się Duńczycy. I kto jeszcze się cieszy? Słoweńcy. I jeszcze ktoś, Niemcy. Bo to jest jednak spora szansa na odróżnienie. Za dużą stratę mieli. No. Mieli ponad 40 punktów straty do Słoweńców. No to dobrze, uzyskuje teraz, ale Ciganojer nie skoczy. No, a wiadomo, tak. Ale mają szansę odrobić sporo. No i Jomat, no i teraz cała narciarska Dania. Brzmi to trochę abstrakcyjnie, ale jednak trzyma kciuki za zwycięzcę 6. Pucharu Mediamont. Trafił. No i... Oj, problemy. Ale chyba stawia ten stempelek. Bezpiecznie, tak, 210 mi się metrów. Wydaje. 210 metrów, no. Wydaje mi się, że stawia ten stempelek właśnie Joe Matt na mistrzostwie Duńczyków, ale nie mówię. Poczekaj. Jeszcze teraz Kamel Tofsen. No załóżmy, że skacze te 225, może 6. Nie zakładajmy, tylko niech skoczy, zobaczmy. Niech skoczy. Jest Pergir Kamel Tofsen, 245,5, czyli już potrzebują mniej. A to są mistrzostwa cudów, pamiętajmy. Oj, nierewelacyjnie Kamel Tofsen. Nierewelacyjnie! Ale wyciągnie jeszcze dalej niż Matt chyba. Troszkę dalej. Tylko dalej. Ale odrabia, zawsze coś. 214 metrów, ale to na pewno nie jest to,
To na pewno nie jest to. No nie wiem. No nie wiem, czy w tym momencie jednak Norwegowie nie tracą zbyt dużo. No Darek, 30. Nie, to trzeba było skoczyć znacznie dalej. Nawet Kamel Tobsen wypadł w ostatecznym rozrachunku słabiej niż Matt. No te dwa upadki, gdyby doliczyć im teraz po te 20 punktów, no nawet mniej, policzmy to do 15. No, ale co? Ja już złoto wieszam na szyjach Duńczyków. Zobaczymy. Zobaczymy. No i teraz Niemcy. Paulus Ciganoje. On no jak nowo narodzeni. Podejrzewam, że już teraz nie ma też... Nie ma kalkulacji, będzie szedł na całość. No oczywiście. Na tyle, na ile jest w stanie po tej kontuzji Ciganoje. No a jest w stanie. Niezły skok. No jest w stanie. No i niezły skok, ale wciąż piąte miejsce. 1412, no i zobaczmy, 7. Ile będą tracić. Ile będą tracić, to jest najważniejsze. No chyba za mało. Chyba za dużo. Za dużo, przepraszam. No i tu rozstrzygnie się, no szczerze, mówię jak jest, jak Mariusz Max Kolonko. Dariusz Jaguar mówi jak jest. Dariusz Jaguar mówi jak jest. Walka o srebro rozstrzygnie się między Norwegami, Finami i Słoweńcami. Duńczykom wieszą złota. Czyli co, Irok ze srebrem, a Dania ze złotem. Złote mistrzostwa Iroka w takim razie by były. No. Na tej małej szyjce nie ma miejsca na tyle medali. Drodzy Państwo, spójrzmy jeszcze tutaj na dół. Rosjanie, no bez szans na wyższą pozycję. Katar wydaje się, że też, Włosi też. No wydaje się, że miejsca od 5 do 8, tak, to już jest pewne. Tak, jak to powiedział Poloniusz Stein, tak, to już jest wszystko jasne. No to zobaczmy, ostatni akcent, Onchet Irkuck. A to może być daleko. Może być daleko. To zobaczmy, bo to może być ciekawe. No i nie. Nie. Coś nie wyszło tym razem. Coś się popsuło. No ale... On już nie musiał, ale dla sprawienia sobie radości trochę zaskoczył mnie Irkuck. No szkoda, że negatywnie. Szkoda, że negatywnie. No dobrze. Ale brakuje mi teraz, a za chwileczkę Mikołaj Jarosław. Brakuje jednak mimo wszystko. Brakuje. Rosjanie z głowy. No myślałem, że będzie lepiej. Drodzy Państwo, Mr. Football, witamy Ciebie serdecznie. Katarczycy, Jerome Calvert-Hue. No 149,5, żeby być na pierwszym miejscu. Też nierewelacyjnie to wygląda. Ale zauważ, nie wiem, czy zwróciliśmy to uwagę, że mamy troszkę słabszy ten wiatr jest pod narty. Jest słabszy, zdecydowanie. I to może nam spłatać różne figle. I to może tak bardziej spłaszczyć tę tabelę, powiem Ci szczerze. Zobaczymy, 1564,8. Katarczycy, dla nich mistrzostwo się skończyło. Myślę, że z sukcesem, bo jednak awans po treningach, który był na miejscu 12, 9, 11. No i jest jednak jakimś tam delikatnym plusikiem. Pierino Crisetti. Też wydaje się, że Włosi, właśnie tak jak mówiliśmy, są bez szans już na poprawę swojego miejsca. 188,5, o tyle Crisetti powinien skoczyć z palcem, już nie będziemy mówili gdzie. W nosie. Tak jest. I oczywiście skoczy. No tak, to spokojnie, tutaj powyżej punktu HS. Tak, na dwie nogi, mądrze moim zdaniem. Tak. 219, dwa świetne skoki Pierino Crisettiego, jeśli tylko rzucimy okiem, jak dla niego te mistrzostwa się zakończyły. 32 lokata. 32 indywidualnie. Troszkę słabo. I będzie... Od rogu w drużynówce. Tak, szóste miejsce w drużynówce, więc można uznać, że dla niego również mistrzostwo udane. Awans Włochów. Piękny sukces. Pan trener Lunardi zbudował mocną ekipę. No może nierówną jeszcze, bo dwóch egzekwów widzimy na piątym. Identyczny Mendieta i Crisetti, czyli nadal nie sam odpowiedzi, który z nich jest lepszy. Vitara Lilienthal i Ferrari też na równym poziomie. Nie psują swoich skoków. Jest potencjał na przyszłość. Mark City może będzie ich zarobił. Możliwe. No i teraz Hrincman. No i to też jest skok taki treningowy, nie oszukujmy się. Choć pewnie gdzieś tam wiesz, w głębi serca liczy, że może wydarzy się cud. Tylko właśnie ciekawe, czy Hrincman pójdzie na całość i zaryzykuje jeszcze. Znając jego, to tak. No słabiej. Słabiej. 217, 10 metrów stracił. No to co, teraz będą Niemcy z nadzieją błagalną patrzeć. Emocje właściwe. Zaczynają się. Możemy chyba powtórzyć to, co mówiliśmy podczas ostatniej rywalizacji w Engelbergu. Trzy miejsca przy stole, czterech chętnych. I dla kogo będą miejsca? No owszem, Duńczycy
Duńczycy mają rezerwację, tak bym powiedział. Duńczycy mają rezerwację, więc miejsca są chyba tylko dwa. Tylko czy się pojawią. Tylko czy się pojawią, bo nie zawsze przychodzisz na rezerwację. Jaka debilak! On już był w takiej sytuacji. On walczył o medal. I on wie, że jest w stanie to zrobić! Czyli na pewno zna smak tej adrenaliny. No i pokazuje, że potrafi te emocje utrzymać. No i nieźle! Nieźle, ale to nie jest aż tak daleki skok. 222,5 metra. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Ale przy tych warunkach, zauważ, że te warunki też jakby... No już aż tak... Aż takie nie są, oczywiście. No zobaczymy. Mają na pewno miejsce czwarte. Przynajmniej miejsce czwarte. Ale chyba zgodzi się ze mną, że woleliby mieć miejsce ósme niż czwarte. No, jak dla sportowców na pewno. Tak jest. Troszkę ospale było po tym wyjściu z progu. Jakby Jaka Debilak jednak największe swoje siły wykorzystał na zawody indywidualne. Ale ja jeszcze raz będę to powtarzał. Nie lekceważmy tego wiatru, bo on może tutaj dużo nam rozstrzygnąć. Lądowanie eleganckie. Większość skoków tutaj Debilaka, no 3/4 można powiedzieć, bardzo dalekie. Wszystkie wylądowane telemarki, więc nogi to ma niezwykle silne. Jak niegdyś Adam Małysz, nasz król przestworzy. No i zobaczymy, czy będą dwa medale Jaki Debilaka na tych mistrzostwach. Nie jest to pewne, ale prawdopodobieństwo takie oczywiście jest. No i teraz Antalainen. Czy będzie miał swój pierwszy medal Mistrzostw Świata w lotach? Wielka na nim spoczywa teraz odpowiedzialność. 219,5 metra. Może pół metra bliżej. I będzie brązowy medal dla Finlandii. No i Finowie czy Słoweńcy? Zobaczmy, ma dobrą trajektorię lotu Riku Pika Antalainen! No i Finowie! Finowie z medalem! Finowie z medalem! Tomi Putansalu wyściskał się aż stojącym obok niego trenerem Franciszkiem Jerzem, choć różnica wieku jest, ale tutaj w przypadku euforii wiek nie ma znaczenia, Darek, nie ma znaczenia, są takie momenty w życiu, kiedy cieszysz się bez względu na to, czy masz lat 8 czy 80. No wprawdzie tutaj różnica to jest około no 15 lat, ale jednak Riku Pika Antalainen zrobił swoje, no i będzie miał ten upragniony medal Mistrzostw Świata w lotach. Nie indywidualnie. Ale zawsze. Ale zawsze, dokładnie. Popatrzmy raz jeszcze. Wytrzymał to Riku Pika Antalainen. Szczerze powiedziawszy, to może jeszcze bardziej cieszyć, bo tu trzeba oddać dwa razy więcej równych, dobrych skoków. Tak, a pamiętamy co się działo z kadrą fińską. Pamiętamy turniej dwóch narodów, ten... protest, te wygibasy na skocznym przeciwko Aripetce Nikoli, dokładnie. Ale chyba potwierdzi się ta teoria, że oni nie byli w złej formie. Ale z niewolnika nie ma pracownika. Ale z niewolnika nie ma pracownika, dokładnie. Finowie mają medale, tylko jakiego kruszcu. Przynajmniej brązowy. No i więc oni zasiadają przy tym stole. Przynajmniej brązowy medal jest. Przynajmniej brązowy medal jest. No i jeszcze dwa skoki. Johan Remen Evensen. Czy on jeszcze tutaj jest w stanie zrobić cuda? Czy na spokojnie skoczy 217,5 metra? No 217,5 to też nie jest aż tak, nie jest tak spokojnie. Ale powinno być na 217,5. Czy nie? Będzie. No mają jest. Srebro. Mają srebro, co będzie dla nich chyba i tak porażką. 220 metrów. No tak, to był murowany faworyt do zwycięstwa. Na każdym myślę, treningu. Myślę, że chyba nikt z nas nie wyobrażał sobie scenariusza i nie śnił, nie miał takiego snu, gdzie Norwegowie nie wygrywają. Dokładnie, to była formalność. To była formalność. No ale, Darek, tutaj trzeba znowu zacytować. Jak się nie ma, jak lubi, się nie ma, co lubi. Się lubi. To się lubi, co się ma. Tak, choć myślę, że... Powiem tak. Dzisiaj oni będą jednak czuć niedosyt, ale gdy spojrzą po zakończeniu sezonu, gdzieś miesiąc po zakończeniu sezonu na to, to zaczną szanować ten medal. No i fakt faktem obejmą przodownictwo tak. W Pucharze Narodów. Dokładnie. Nie zgarną całej puli. Turniej dwóch narodów był dla nich, Mistrzostwa Świata prawdopodobnie ze srebrnym medalem. No chociaż zobaczymy. Chociaż zobaczymy, choć nie chce mi się wierzyć. Choć nie chce mi się wierzyć, żeby... Kaimo Ortensen był w stanie tak źle skoczyć
żeby a nie dać mistrzostwa. A ciekaw jestem, ile mu będzie konieczne do skoczenia. No myślę, że nie będzie to dużo. Myślę, że nie będzie to dużo, ale Słowenia chyba jednak bez medalu. No tak mi się wydaje. Ile potrzebuje? 195, no nie. To powinna być formalność, ale zobaczmy. Zobaczmy, Kajla Ortensen, oto skok po złoty medal. Tak jest. Tu już mamy złotych medalistów. Mamy złotych medalistów. Duńczycy złotymi medalistami. Mistrzostw świata w lotach narciarskich. 220 metrów i można im zagrać legendarne We Are The Champions. 220 metrów, Kaimo Ortensen i zapisują się w historii, choć nie byli tymi głównymi kandydatami. Nie wszyscy na nich stawiali, ba, mało kto na nich stawiał, ba, nikt chyba na nich nie stawiał. Może z wyłączeniem no, Marcina. I chyba tylko, no, cała Dania. Cała Dania, cała Dania. Wielki szacunek dla trenera Szapoba. Franka Mata, Szapoba. Zrobił z tych chłopców wielkich skoczków. Mężczyzn. Mężczyzn. Dokładnie tak, zrobił z nich mężczyzn. To wymieńmy dokładnie, kim są mistrzowie. Ci mężczyźni, mistrzowie świata w lotach. Irok Denotator, Cormoran, lat 29. Joe Matt, lat 29. Kaimo Ortensen, lat 30. Iniert Bodepolder, lat 29. To jest, Darek, dość dojrzała kadra. Doświadczona na pewno. Zdobywają złoto. To nie jest też w sumie przypadek, bo wygrali jednak loty w Harachowie. Teraz wygrywają loty w Planicy, a więc można ich śmiało nazwać no asami przy stworze w tym sezonie. No i królowie polowania chyba. Królowie polowania. Upolowali to, na co wszyscy ostrzyli zęby. Tych wilków było dzisiaj bardzo wielu, ale tylko czwórka może się cieszyć z tego, na co wszyscy tutaj pracowali. Wielkie święto dobiegło końca. Nie były to może mistrzostwa idealne, ale historia lubi takie sytuacje, kiedy... No i pisze się na naszych oczach. I pisze się na naszych oczach, dokładnie. Karta historii zapisana. No, wielki okres Duńczyków. Srebro Iroka Denotatora Cormorana. Złoto drużynie. No i powiem ci tak, nie zdziwię się jednak, jeżeli część z tych chłopaków jednak zakończy swoje kariery, bo mają swoje lata, a wiemy, że ci skoczkowie amatorzy jednak no tak długo skakać nie mogą, bo rad, że tutaj nie masz takich dochodów. No nie każdy może być Wojtkiem Beckerem, żeby skakać mając 30 lat, no ale Wojtek to taki... To taki Wojtek. To taki Wojtek. Wojtek to jest Wojtek. No Wojtka nie oceniamy, choć też wielu się spodziewa, że to będzie ostatni sezon Wojciecha Beckera z nami. To też będzie swego rodzaju stratą. Raz jeszcze oglądamy skok, który dał Duńczykom Mistrzostwo Świata. Znaczy, który przypieczętował. Przypieczętował, bo dokładnie. Jeszcze było dokładnie 7 bardzo dobrych skoków, które im to mistrzostwo dały. Powoli, Darek, możemy tutaj już podchodzić do podsumowania tego całego cyklu mistrzowskiego. Już tak zerkam na datę urodzenia Franka, ma to 86. On jest raptem od na przykład Ortensena, którego obserwujemy 2 lata starszy, od Poldaro, Mata i Cormorana 3. Więc może tak się dobrze dogadali z racji tego, że nie ma takiej bariery wiekowej. No trudno powiedzieć, a my jeszcze raz obserwujemy klasyfikację generalną. 1707,9. Czyli przewaga 34 dokładnie punktów. Dokładnie tak, 34 punkty, tyle sprawiło, że Duńczycy... Ale dalej zobaczmy, Norwegowie z Finami o 7 punktów, 7,6. Finowie ze Słoweńcami o 6,8, także no to są bardzo małe straty jak na tak. Skocznej mamucie. Iluzoryczne wręcz można powiedzieć. Słowenia na czwartym. Szkoda, bo też widać, że chłopcy pracowali, no ale tu zadecydował ten słabszy skok Zikelkarek. U nas skok Adama Bykmaszera sprawił, no, że nas nie mówmy było... już o nas. No nie mówmy, nie tak. Mówmy, bo to jest drażliwy temat i Niemcy. Po prostu nie chcesz do tego wracać. Niemcy na miejscu piątym, myślę, że Paulus Ciganoyer, kontuzja jego też zrobiła swoje. Włosi świetne szóste miejsce, Katar też można ocenić pozytywnie siódme miejsce i Rosjanie. Też wielki sukces oczywiście, ósma lokata, rzut oka jeszcze na klasyfikację generalną, powolutku będziemy się już zbliżać do końca tej transmisji, bo jednak no czas nagli.
Spójrzmy na to przed ostatnim konkursem, który zostanie rozegrany w Bad Mittendorf 16 marca, czyli już za 2 tygodnie, aż Dark nie chce wierzyć, że sezon się zbliża do końca. Tak strasznie szybko to mija niestety. Bardzo szybko. 150 punktów. Norwegia ma przewagi nad Niemcami. 6 razy na 7 konkursów na podium. No tutaj podium mamy już pewne. Norwegia, Dania i Niemcy. Tylko jak konfiguracja będzie wyglądała na tym pierwszym miejscu, no to czas pokaże. Czas myślę, pokaże, że raczej tutaj nic się nie zmieni. Chyba też mi się tak wydaje, że Norwegowie wprowadzą 4. zawodnika. Ale... No nigdy nie zabierajmy. Nie zabierajmy losowi tego, co jest jego, czyli tej losowości. To on decyduje, kto tutaj będzie tym wielkim zwycięzcą. Finlandia na 4. miejscu. Polska na pozycji 5. Spadliśmy, Finowie nas wyprzedzili. No i trudno się dziwić, skoro nas nie było w drugiej serii. Słowenia na 6. Zamyka to Brazylia i Jamajka. A dodajmy, że Rosjanie, pierwsze punkty. Tak. Dokładnie. Pierwsze punkty. I tak to, szanowni państwo, wygląda. Podsumowując te mistrzostwa. No mistrzostwa, które na pewno zapamiętamy bardziej przez pryzmat tego pierwszego konkursu. Jaka debilak, wydawało się, że nie ma możliwości, żeby zwyciężyć, ale on potrafił się sprzeciwić siłom natury, uciekł im i dzięki temu to on okazał się tym wielkim zwycięzcą. Adam Bykmaszer, mimo tego, co zrobił dzisiaj, także dał nam wiele radości. Brązowy medal, no ale chyba wielkim zwycięzcą, największym zwycięzcą tych mistrzostw jest mimo srebra na skoczni dużej i Rodan Tantor Cormoran, bo srebro to jest coś wielkiego w przeciwieństwie do niego i złoto w drużynie. No to jest wspaniałe. Tak, to jest coś, o czym może opowiadać dzieciom, no problem tylko w tym, że on dzieci nie ma i wydaje mi się, że może, że mieć chyba nie będzie. To tyle, dziękujemy za całą planicę, dziękujemy za wspólnie przeżywane emocje, przed nami jeszcze 2 tygodnie z MCAP-em. Cieszmy się z tego, pamiętajcie, szanujcie się wzajemnie, nie obrażajcie się, bo ani my nie chcemy źle dla was, ani my nie chcemy, żebyście wyżyczyli nam źle. Jeżeli komuś jest nie po drodze, to niech po prostu opuści drogę. No i pamiętajcie, że to też głównie jest robione również dla was. Dla przyjemności, no żeby nie wy, to by ten MCAP nie funkcjonował. Drodzy państwo, dziękujemy bardzo, dziękujemy za... Dziękujemy również jeszcze w imieniu... tego, który komentował to tak, pierwszy konkurs. Oczywiście, Adam Mikolajskiewiczus. Było bardzo miło, było bardzo wiele emocji, ale coś przemija, coś się kończy. Na całe szczęście jednak taki śpiewa zespół Harter. Koniec prawie zawsze jest początkiem, a więc wracamy do rywalizacji w kolejny piątek, w kolejną sobotę będziemy w Oberstdorfie. A za dzisiejszą rywalizację i na całe mistrzostwa dziękuję państwu. Wzruszony Dariusz Jaguar. Marek Rudziński oraz oczywiście Adam Mikolajskiewiczus. Dziękujemy bardzo, dobrej nocy, do usłyszenia. Dobranoc.